Jestem gotowy. Dzień dobry, witam wszystkich, zagrałem dalej w Robin Hood Legendy Sherwood. Kontynuujemy misję w lesie, które już raz zrobiłem. To zapewne kolejny transport podatków, tym razem jednak szeryf powierzył eskortem pierwszorzędnym oddziałom. Obrabienie ich nie będzie łatwym zadaniem. Naprzód, marsz! Szybko! Dobra, Robin jest tu. Will z małym Johnem są tutaj. No to pierwsze, co może zrobić, to tak. Śpij spokojnie. Co on wyprawia? No, chodź, malutki. No teraz tak. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. I zabijemy tego. I teraz korzystając z faktu, że nikt się na niego nie patrzy, to zabijemy też tego. Dobra, tutaj konny. Oczywiście nie trzeba ich tutaj wszystkich eliminować, wystarczy jedynie dojść do końca. Robinem do powozu i zebrać pieniądze, stoj, tak? Miocie. Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Coż to śmieszne. Silny tuszow jest. Rety! Wybacz, mały. Oberwałem trochę od niego, nie? Nie zrobiłem tego optymalnie. Dobrze, Henry Strumyk jest tutaj, niestety jest bardzo daleko od pozostałych naszych. Od biedy dałoby się tutaj zakraść? Trochę nie bardzo, nie? Tym bardziej, że... O, Will też może zbierać pieniądze. I tak też może zbierać. I mały John może zbierać. O co tu chodzi? Przecież do tej pory tylko Robin Hood mógł. A może po prostu ja nie sprawdzałem. Żyjemy prodcy. Dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze chodź, ci pomacam cię. Ruszaj się. Zostań. Mówiłem, nie ruszaj się. Chyba sam będę musiał podejdź się tym zająć. Bliżej i zobacz. I zginął. Jeszcze raz. Razem zapiszę w czasie misji, tak? Naprzód, marsz! Szybko! Mam nadzieję, że rozkład będzie podobny. Tak jest. No to dusimy najpierw tego. Teraz przyjdzie tutaj tamten. Chodź, pomacam cię moim cepikiem! I on też zginie. Teraz zginie ten. Nie było animacji duszenia, no nic nie szkodzi. LP37C. Nie zrobiłem nagrania twardego pomiędzy odcinkami, nic nie szkodzi. Dobra, teraz trzeba... Zrobić to mądrzej jakoś. Lepiej by było tego jakoś skosić, nie? Bo on ktoś wtedy... ty? Stać! Zobaczył. Wracaj! O, to też całkiem dobry wynik. Jeszcze chodź, pomacam cię moim cepikiem! Opanuję się. Zadowolony? Nie! Nie! Nie jestem zadowolony, nie! Dobra, ten.
No chodź tu. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Powoli! Tego to szybko nie zobaczymy. Nie! Tego już w ogóle nie zobaczymy. Bo umarł. I tutaj są jeszcze pieniądze, tak? Oczywiście. Okej. Okay. Stać! Widziałem cię! Pójdzie po sierżanta? Proszę się nie. Łucznik. Dobra, może jak szybko do niego podbiegnę, to nie zdąży strzelić. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. No nie zdążył. Żegnaj. I się pożegnał. Ale ten wciąż stoi i chodzi tutaj, nie? I przeszkadza. Korzystałem z tego, że poszedł sobie. Dobrze, bardzo dobrze. 5000, ło. Dobrze, bardzo dobrze. Byłem chciwy. Stać, ktoś ty? Stój, kmiocie. Się to może teraz odbić negatywnie. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Tuszowiec powrócił, tak? Na swoje miejsce? Nie, nie powrócił. Ale to nawet dobrze. Ja chcę, żeby on mnie zaatakował. On zbytnio nie chce mnie zaatakować. Jest. I mały John go pojedzie. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Wybacz, mały. Chyba go Will pojechał. Zgiń! A już się tuszowiec, kurde, przygotowywał, żeby obrotowego ciosa wyprowadzić, nie? Dobrze, jeszcze tego zabijemy. Po to, żeby te pieniądze zabrać. Dobrze, bardzo dobrze! No, zbieraj! Dobrze, bardzo dobrze! Misja zakończona, nie ma co tu siedzieć, to zbyt ryzykowne. Uczciwie zarobione pieniądze. Jeszcze trochę i zbierzemy cały okup. Jeszcze potrzebna 16 tysięcy. Przyjaciel szkarłatnego Willa właśnie przybył do Sherwood ze strasznymi wieściami. Szeryf pojmał Robina, podczas gdy ten próbował skontaktować się z jednym ze swoich szpiegów. Wyjście jest tylko jedno. Musimy go uwolnić. No. I jesteśmy teraz... Uważasz się ze mną walczyć? W tym punkcie, w którym byliśmy, zanim postanowiłem się cofnąć. Ucieczka. Cofnąć i żeby zdobyć tą ampulę, tak? Ucieczka. Robin nie powrócił ze swojej ostatniej wyprawy. Jeśli wierzyć plotkom, trafił do lochu w zamku Nottingham. Piękna Marion nie może zjeść myśli, że jej ukochany jest w rękach szeryfa. Wraz z kilkoma członkami wesołej kompanii zamierza uwolnić Robina. I tak, tu jest potrzebna... Marion. Broń się lub gin! Dobrze, tak, trzymać! Oczywiście się nie wyszkoliła, no bo na misjach w lesie nie ma szkolenia. Tutaj jeszcze wygląda, jakby jednego klejna to brakowało, nie? Broń się lub gin! Ale tu akurat korzeń jest z drzewa. Że weźmiemy lekarstwa. Broń się lub gin! Weźmiemy strzały, no weź się. Broń się lub gin! Tym razem Henry Strumyk nie pójdzie na tę misję. Bo mamy Lady Marion, to po co? Broń się lub gin! I mamy Willa. Natomiast Henry Strumyk, ponieważ on już dzierży trochę tych ziół, to może... Broń się lub gin! Może od razu podleczyć Willa tutaj. Czy pozostaje bohater też? Nie. Broń się lub gin! W ogóle to braciszek tak może sam się uzdrowić, prawda? Zapomniałem o tym zupełnie, że on może tego ućca jeść. Broń się lub gin! Broń się lub gin! No nie zgadźcie się w tym, kurde, kramie. Tylko idziemy na misję, broń tak? Broń się lub gin! Już,
Broń się lub gin. I ja tutaj sobie zrobię twardy zapis tym razem. LP38 i tak jak poprzednim razem, tak i tym razem zakończymy odcinek. Bardzo krótki tym razem on będzie. Po to, żeby w następnym na świeżo zacząć misję główną.